Jeżeli nie wiesz, jaki wyciskacz dobrać do kleju, który używasz, zostań, pokażę Tobie różnicę. Jak wiesz, jest wiele różnego rodzaju wyciskaczy i kartuszy. Ja pokażę Tobie najczęściej stosowane, tak żebyś wiedział, jak dobierać odpowiedni kartusz do wyciskacza. Pokażę Tobie teraz najczęściej stosowane kartusze 50-litrowe. Pamiętaj, aby sprawdzić objętość na opakowaniu. Ważna jest ta wartość, a nie ilość gram. Tutaj mam kartusz 1:1. Jak widzisz, jest tu taka szyna prowadząca w postaci prostokąta. To jest kartusz 2:1 oraz 10:1. Przy tej proporcji jest takie jajko. Najczęściej stosowanymi wyciskaczami są tego typu, czyli szara obudowa i szyna czarna lub szara, gdzie mając kartusz 1:1 potrzebujesz jeden wyciskacz, biorąc kartusz 10:1 bierzesz po prostu i dokupujesz kolejny wyciskacz. Rozwiązaniem jest wyciskacz tego typu, gdzie mocowanie jest inaczej rozwiązane. Dzięki temu wyciskaczowi będziesz mógł wyciskać kartusze 1:1, 2:1 i 10:1, te 50-litrowe. Wystarczy zmienić blaszkę, czyli jeżeli masz 1:1, wsuwasz tą żółtą. Zakładając kartusz 2:1, blaszka niebieska, kartusz 10:1, blaszka czerwona. Później, według instrukcji, którą masz w zestawie, wymieniasz tłoczki. No, kwestia tylko, żeby po prostu pasowały do tłoczków, które są w kartuszu. Większość dozowania z kartuszy 50-litrowych będziesz wykonywał wyciskaczem ręcznym. Jeżeli będziesz potrzebował pneumatyczny, bo masz dużo dozowania lub chcesz powtarzalną porcję, pod filmem znajdziesz link do dozownika 4AB. Przejdźmy teraz do wyciskaczy dużych, czyli po 400 ml i więcej. Standardowymi kartuszami dużymi jest 400 ml 1:1 i 2:1. Oraz kartusz 490 ml 10:1. Najczęściej stosowanymi wyciskaczami są wyciskacze ręczne z przełożeniem 26:1. Tutaj mamy rozróżnienie na kartusz 10:1 i kartusze 400 ml 1:1. Jeżeli nie wyciskasz pod rząd kilku kartuszy, a klej nie jest jakoś bardzo gęsty, wtedy w zupełności taki wyciskacz Tobie wystarczy. Kolejnym wyciskaczem jest wyciskacz akumulatorowy. Jak widzisz, mamy tutaj inne ułożenie kartusza. W momencie, kiedy dozujesz i puścisz spust, cofa się automatycznie tłoczek, dlatego jakiekolwiek kapanie, nawet przy rzadkich produktach, jest zminimalizowane. No plusem tego wyciskacza jest to, że ma dużą precyzję. Tutaj już nie siłujesz się przy wyciskaniu, ale nadal nie jest to wyciskacz taki produkcyjny, gdzie możesz wycisnąć 10 czy 20 kartuszy pod rząd. Ostatnim rodzajem wyciskacza jest wyciskacz pneumatyczny. Tutaj w wersji 1:1. Wyciskacz możesz używać i do jednego kartusza, i po kolei 50 kartuszy możesz bez problemu wycisnąć. Pamiętaj tylko o tym, żeby siłę wyciskania, czyli te ciśnienie, które jest podawane na tłok, dobrać do rodzaju kleju, jego lepkości oraz mieszadła, które masz załączone do kartusza. Jeżeli chciałbyś wyciskać szybciej, to pamiętaj o tym, że mikser, który jest dokładany standardowo, no nie jest przeznaczony do takiego szybkiego wyciskania,
czyli po prostu trzeba dokupić większy mikser objętościowo, tak żeby można było na przykład taki kartusz w ciągu 10 sekund wypuścić. Z samych wyciskaczy to by było na tyle. Ja Cię zapraszam jeszcze do kolejnego filmu, link będzie pod tym filmem, odnośnie doboru miksera do odpowiedniego kartusza i odpowiedniego kleju. Pamiętaj o subskrypcji naszego kanału na Facebooku i YouTubie. Jeżeli film Ci się spodobał, pamiętaj o wysłaniu linka znajomym. Jeżeli potrzebujesz więcej informacji, napisz maila, a ja zapraszam do kolejnych filmów.